Halo, halo, cześć, siemanko, jestem Beciek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dawno nie było Robloxa, ale postanowiłem, że nagram wam odcinek, w którym pokażę wam, jak bardzo zmieniłem swoją bazę od ostatniego odcinka właśnie z Lambert Icona. Także zachodząc, zaczynając po prostu w domku mamy prezenty, dużo prezentów nowych. Siekierki, jakieś coś tam. A tutaj obrazek, ale obrazek chyba już był wtedy, jak pokazywałem moje rzeczy. Tu mamy drewno. Rare, super, bardzo niesamowicie rzadkie drewno. Tu jest świecące niebieskie drewno. A tu żółte świecące, czy tam pomarańczowe. A no i tutaj w gablocie mam taki kawałek niebieskiego drewna, bo ono też jest rzadkie. Można je wydobyć z jaskini, ale no mi się nie udało, chociaż próbowałem. Tu to jest najfajniejsza część moim zdaniem, najwięcej się zmieniło. Przy sklepie zrobiłem parking w ładnych kolorach takich. Tu zrobiłem słupki te dwa z tego świecącego drewna. Tu z żółtego. Tu pięknie oświetlony napis shop. No i jeszcze mam zamiar zrobić płotek tutaj, taki malutki. No i ogrodzić trochę do końca moją całą bazę. Tutaj płotek skończyć. Tutaj może też gdzieś zrobić. No. No i później jeszcze coś będę musiał zbudować chyba, bo tak pusto trochę. W sumie to powiem wam szczerze, że ja teraz w Robloxa, a zwłaszcza w Lambert Tycoona mało gram. No. No i tutaj zrobiłem taki fajny dach przeszklony, szyby, ściany. Mi się to podoba wszystko. Dla mnie jest jak najbardziej okej. No i na koniec powiem wam, że jakby ktoś chciał kupić coś ode mnie, z mojego sklepu, to zapraszam do pisania w komentarzach, bo już kilka osób się dopytywało, czy sprzedam im itemy, więc jak najbardziej mogę sprzedać wam itemy, tylko napiszcie w komentarzach tam swoją nazwę i co byście chcieli. No właśnie, napiszcie koniecznie swoją nazwę, bo dużo ludzi mnie zaprasza do znajomych, ja później nie wiem, kto jest kto i ignoruję te zaproszenia. Dobra, no to chyba by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na moim kanale i trzymajcie się do następnego odcinku. Odcinka chyba, nieważne. Elóweczka.